Albo M jak miłość, to taki serial jest, nie? Który gdzieś w telewizji leciał. Wiem, że chyba jeszcze leci, jest bardzo, bardzo dużo odcinków. Ale dzisiaj chcę mówić o miłości, o trzech miłościach, które mają ogromny wpływ na nasze życie, na przemianę naszego życia. I myślę, że to kazanie jest wyjątkowe. Pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego? Przecież to jest kolejne kazanie, które mówię w tej społeczności. Ale wierzę, że to jest wyjątkowe kazanie, dlatego że po pierwsze ono wynika z Bożego Słowa. Bóg objawił nam w Bożym Słowie pewne rzeczy, które warto co jakiś czas powtórzyć. Druga rzecz, która powoduje, że to kazanie jest wyjątkowe, dlatego że to jest pierwsze kazanie, które powstało na wysokości 10 km nad chmurami. Więc pierwsze moje kazanie, które powstało bliżej Pana Boga. I myślę, że też Pan Bóg dotyka się w każdych miejscach nas i w każdym miejscu do nas mówi i tylko wystarczy dobrze słuchać. Miłość. Jedno słowo, ale potrafi sprawić niekontrolowane zachowania. Mężczyźni zaczynają płakać. Z najtwardszego mężczyzny, kiedy kobieta mu powie, że go kocha, albo ktoś mu powie, że jest kochany, to potrafi się wzruszyć. Kobiety, kiedy usłyszą, że ktoś je kocha i mówi o miłości, skaczą z radości. Miłość. Patrząc na współczesny świat, możemy zaobserwować, że dzisiaj świat ma obsesję na temat słodkiej miłości. Szczególnie możemy to zauważyć w okresie miesiąca lutego, kiedy są te słynne walentynki. Wtedy ta miłość jest wszędzie i ona jest taka słodka, taka piękna. Cały świat wtedy kręci się wokół słowa miłość i wokół miłości. Psychiatrzy mówią, że największą potrzebą człowieka, człowiek ma dwie największe potrzeby. Być potrzebnym i być kochanym. I chyba świat wykorzystuje to właśnie w tym czasie tego lutego i mówi o tej słodkiej miłości. Mówimy tak dużo o miłości, a jednak okazuje się, że tak mało o niej wiemy. Bo miłość jest złożona, ona nie jest prosta. I wbrew powszechnemu wyobrażeniu o miłości nie jest tylko uczuciem czy emocją, w którą możesz paść i z której możesz w każdym momencie wypaść, ale miłość jest złożona, co oznacza, że miłość obejmuje wiele czynników naszego życia. I chciałbym dzisiaj rozpocząć to moje kazanie od pewnej historii, która też posłuży ku temu, żeby zbliżyć nas do tego tematu, który chcę dzisiaj poruszać, który chcę razem z wami rozważać. Czytałem kiedyś historię, czytałem kiedyś książkę i w tej książce była opisana historia o pewnym młodym człowieku. Nie wiem, czy była prawdziwa, czy wymyślona przez autora tej książki, żeby do celów, której się posługiwał w książce, ale chcę ją powiedzieć, aby przybliżyła nas właśnie dzisiaj do miłości, do rozważenia o trzech miłościach, które też wynikają z Bożego Słowa. Historia mówi o chłopcu, który miał 8 lat. Miał na imię Tom. Niestety nie dorastał w kochającym domu. Jego rodzice nadużywali bardzo dużo alkoholu, co powodowało nieustanne kłótnie. W tych kłótniach używali w stosunku do siebie bardzo wulgarnych wyzwisk. Wielokrotnie w tym domu dochodziło do jakichś sprzeczek, użycia siły. Wielokrotnie w tym domu brakowało jedzenia i ten Tom, 8-letni chłopak, musiał sobie sam radzić, aby znaleźć posiłek, aby znaleźć jakieś jedzenie. Kilkakrotnie pijani rodzice powiedzieli mu wprost, że jest problemem w ich życiu, że utrudnia ich życie. Wmawiali mu, że jest niczym, że do niczego się nie nadaje, że nie jest dobry, że popełnia bardzo dużo błędów. Dwa razy zdarzyło się, że powiedzieli mu, że jest niechcianym dzieckiem, że jest na tym świecie przez przypadek. Trudno jest mi wyobrazić sobie, myślę, każdemu z nas, jak musiał czuć się wtedy ten Tom. Ale z biegiem czasu zaczął wierzyć w to, co mówili do niego rodzice. Zaczął stawać się podobny do rodziców. Uwierzył w to, że jest niekochany. Uwierzył w to, że jest bezwartościowym przypadkiem chodzącym po tym świecie. I z czasem zaczął być złośliwy w stosunku do drugich ludzi. Przestał kochać ludzi. Zaczął powtarzać, że nienawidzi ludzi. Ponieważ przejął zachowania swoich rodziców. Pewnego razu
Jego dziadkowie, którzy byli chrześcijanami, postanowili coś zrobić w jego życiu, zmienić jego życie, spróbować wyrwać go z tego miejsca, w którym był. I kiedy miał 12 lat, postanowili zabrać go i wysłać na obóz chrześcijański, który był prowadzony przez kościół, w którym do którego oni chodzili. Ten młody człowiek bał się pojechać na ten obóz, bo obawiał się grupy, tego, że i tam będzie niechciany. Jednak ten wyjazd całkowicie zmienił jego życie. Dowiedział się, że pomimo tego, że go oni kochają rodzice, że pomimo tego, że wychowywał się w trudnych warunkach, że pomimo tego, że czasami zachowywał się tak jak ci, którzy go wychowywali, jest ktoś, kto go kocha. Tak bardzo go kocha, tak wielką miłość ma do niego, że pozwolił, żeby jego syn cierpiał, a nawet umarł za tego młodego człowieka. Mówię tutaj o Bogu, bo właśnie podczas tego obozu Tom przyjął coś, co wpłynęło całkowicie na jego życie. Coś, co zmieniło dotychczasowe życie. Przyjął miłość Boga, którą Bóg okazał poprzez swoje słowo, poprzez Jezusa Chrystusa każdemu z nas. To ta chwila, kiedy zobaczył, że jest ktoś, kto go kocha, zmieniło całkowicie jego życie tak bardzo, że nawet zaczął kochać swoich rodziców, którzy tak wiele krzywdy i zła mu wyrządzili. I myślę, że ta historia nie jest oddalona od naszego życia, bo wielu z nas doświadczyło tej wielkiej miłości Boga, którą Bóg wlewa w człowieka, kiedy przychodzimy i oddajemy swoje życie w Jego ręce. Może czasami utożsamiamy się z tym, o czym mówimy, o tym chłopaku. Może dorastałeś lub dorastałaś w podobnym domu. Być może dzisiaj żyjesz w miejscu, w którym ciągle czujesz się nieswoją. Być może jesteś w miejscu, w którym ciągle powtarza ci się kłamstwa o tym, że jesteś niedobry, o tym, że do niczego się nie nadajesz, że jesteś w przypadku, że zacząłeś czy zaczęłaś w nie wierzyć. Każdy z nas w swoim sercu ma głęboką potrzebę bycia kochanym. Każdy z nas ma głęboką potrzebę bycia akceptowanym i każdy z nas ma głęboką potrzebę tego, żeby w jego stronę wlewała się miłość. I ta miłość jest. Ta miłość jest dostępna dla każdego z nas. Ta miłość jest na wyciągnięcie ręki. I problem polega na tym, że my wierzymy w tą miłość. Że my wiemy, że Bóg jest miłością. Wiemy, że Bóg nas kocha. Ale bardzo często zostaje to na poziomie naszego umysłu. Nie dociera to do naszego serca. Nie przyjmujemy tego serca. Rozumiemy miłość Boga w teorii, ale już jej nie doświadczamy w praktyce. Boże Słowo, które Bóg nam dał, jest Bożym listem miłosnym do każdego z nas. I jednym z największych ekspertów, który mówi o miłości, to jest kto? Kto w Bożym Słowie najwięcej mówi o miłości? Oprócz Pana Jezusa. Jan. Ktoś kiedyś sklasyfikował autorów listów, które są w Nowym Testamencie, nie tylko autorów listów, ale też inne osoby, i napisał tak: Paweł, apostoł wiary, Jakub, apostoł dzieł, Piotr, apostoł sądu, a Jan jest apostołem miłości, bo nikt w Nowym Testamencie nie mówi o miłości z taką szczegółowością jak Jan. I ten tytuł apostoła miłości w ogóle nie wynika z tego, że on czegoś się nauczył, poszedł do szkoły i nauczył się wiele o miłości, ale ten tytuł wynika z tego, że on doświadczył tej głębokiej miłości, która była, kiedy miał relację z Jezusem Chrystusem. Miłości prosto od Boga. Głębokiej miłości, której czasami zazdrościmy apostołowi Janowi, bo chcielibyśmy mieć taką samą. Ale ta miłość zmieniła radykalnie jego życie. Ta miłość, której możesz dzisiaj doświadczać od Boga, również może zmienić twoje życie i zmienia wielokrotnie życie tych, którzy przyjmują tą miłość. Otwórzmy pierwszy list Jana na 4 rozdziale i przeczytajmy od 7 wersetu. Pierwszy Jana, 4 rozdział od 1 wersetu. Apostoł Jan pisze tam tak, pisze to do Kościoła, a więc pisze do mnie, do ciebie, do każdego z nas.
Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Po tym poznajemy, że trwamy w Nim, On w nas, że udzielił nam swojego Ducha. My natomiast zobaczyliśmy i teraz o tym świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata. Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu poddani. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Jak? Ciężko. Apostoł Jan, apostoł znawca miłości, mówi konkretnie. W wersecie 7, na samym początku, mówi, że miłość pochodzi od Boga. Miłość nie pochodzi od człowieka, miłość nie pochodzi z tego świata, ale miłość pochodzi bezpośrednio od Boga. W 8 wersecie mówi, że Bóg jest miłością. Bóg jest źródłem, z którego możemy czerpać miłość, z której możemy doświadczać tej miłości. W 9 i 10 wersecie Jan mówi, że Bóg pokazał nam swoją miłość poprzez Jezusa Chrystusa, którego dał jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Tak bardzo ukochał nas, że posłał swojego jedynego Syna jako ofiarę przebłagalną za grzechy. Niesamowita rzecz. Bóg jest miłością, miłość pochodzi od Boga i Bóg z miłości posyła swojego Syna, żeby umarł za mnie i za ciebie. Dzisiaj wspominamy pamiątkę wieczerzy, wspominamy to niesamowite wydarzenie. Widzimy tą wielką miłość, jaką Bóg wylewa na świat dla każdego człowieka. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o trzech miłościach. O Bożej miłości do nas. O miłości mojej do mojego brata i siostry. I chciałbym opowiedzieć o trzeciej miłości, która mówi o miłości do bliźniego. To wszystko wynika z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. W wersecie 16 Jan pokazuje Bożą miłość do nas. Mówi, zaufaliście jej i ufacie tej Bożej miłości. Zaufaliśmy jej wtedy, kiedy Bóg dotknął się naszego serca i pokazał, że jedyna prawdziwa miłość jest tylko w Nim. Że jedynym prawdziwym źródłem miłości jest Bóg i nikt więcej. I ta słodka miłość, która jest okazywana na tym świecie, jest czasami nieprawdziwa, fałszywa, zakłamana. Miłość, która czasami zawodzi. Miłość czasami, która krzywdzi. Jest jednak miłość w Bogu, która nigdy nas nie zawiedzie. Która ciągle jest taka sama. Miłość, którą Bóg obdarza każdego, kto chce. Wystarczy przyjść i doświadczyć. Przyjść i sięgnąć po tą miłość, którą Bóg wylewa na świat. W dzisiejszym świecie jest wiele osób, którym ufamy, na których polegamy, ale tym osobom nie możemy wierzyć i ufać w 100%, dlatego że przyjdą momenty, że czasami nas mogą zawieść. Sam w ostatnim tygodniu słyszałem o wieloletniej, 20-letniej przyjaźni, która w najbardziej potrzebnym momencie zawiodła. Polegamy na ludziach, jesteśmy rozczarowani.
Ale myślę, że jako ludzie wierzący zdajemy sobie sprawę z tego, że są wokół nas osoby, na których po prostu nie możemy polegać w żadnych wypadku. Ale z Bogiem jest inaczej. Bóg, Jego miłość do nas jest inna niż ta, którą oferuje człowiek. Niż to zaufanie i ta ufność, którą daje nam inny człowiek. Bo Boża miłość, Boże zaufanie, ufność Bogu jest niezawodna. Bóg nigdy się nie zmienia. Bóg nigdy nie zmienia swojego stosunku do nas. Nigdy nie przestaje Cię kochać i zawsze możesz na Niego liczyć. Kiedy wszystko inne rozpada się w Twoim życiu. Tracisz pracę, tracisz rodzinę, tracisz relacje. Nie wiem, bankrutujesz. Kiedy przychodzi policja do Twojego domu i stuka i puka, bo musisz ponieść konsekwencje swojego życia, to wydaje Ci się, że tracisz cały świat, że wszystko Ci się wali pod stopami. Że wszystko się rozpada. Nieprawda. Jest miłość Boga, która ciągle jest i która czeka na Ciebie, po którą ciągle możesz sięgać, bo Bóg jest niezmienny, niezawodny i stały w swoich uczuciach. A więc pamiętajmy, że Boża miłość, której zaufaliśmy, jest nadzieją na kolejny dzień, która nigdy nas nie zawiedzie. Ludzie zawodzą, ale Bóg i Jego miłość ciągle jest taka sama. W wersecie 18 czytamy: w miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Apostoł Jan wyraźnie mówi, że miłość i lęk wykluczają się nawzajem. Nie ma strachu w miłości. Jeżeli doświadczyłeś Bożej miłości, to dzisiaj nie masz czego się bać. Bo doskonała miłość Boża, która wlana jest w Twoje serce poprzez Ducha Świętego, usuwa wszelki strach, który zły próbuje zakorzenić w naszych sercach i go podlewać różnymi rodzajami podszeptami, różnego rodzaju zwątpieniami i pytaniami, które czasami przychodzą do naszej głowy. Ale jeżeli doświadczyłeś prawdziwej Bożej miłości, jeżeli doświadczasz jej każdego dnia poprzez trwanie w bliskiej relacji z Bogiem, to w Twoim sercu nie może być miejsca dla strachu. Dlatego, że strach i Boża miłość nie mogą być razem. Bóg jest silniejszy, Bóg jest mocniejszy i Bóg wyklucza wszelki strach z Twojego serca, jeżeli jest miejsce dla Niego w Twoim sercu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 31 wersecie napisał tak: czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, to kto może stanąć przeciwko nam? Jeżeli Bóg jest z Tobą, to kto może stanąć przeciwko Bogu, który stworzył wszystko? Nikt. Nikt nie może stanąć i nikt nie może Ci zaszkodzić, kiedy chodzisz z Bogiem, kiedy jesteś w bliskiej relacji z Bogiem, kiedy masz społeczność z Bogiem, kiedy trwasz w Bożej miłości. Kiedy przyjmiesz i doświadczysz Bożą miłość, którą Bóg przygotował dla każdego z nas, to możesz być pewny tego, że nawet jeżeli się potkniesz, nawet jeżeli upadniesz, nawet jeżeli Twoje uczynki do końca nie są prawidłowe i czasami może wydawać Ci się, że Twoje życie jest beznadziejne, to bądź pewny tego, że Bóg nie kocha Cię ze względu na te uczynki. Bóg nie kocha Cię ze względu na to, co robisz, kim jesteś, gdzie mieszkasz, ile zarabiasz. Bóg nie kocha Cię dlatego, że Ty pierwszy Go pokochałeś, że Ty odpowiedziałeś na tą wielką miłość, ale Bóg nas kocha, bo chce nas kochać. Po prostu chce, pragnie. To jest Jego pragnienie. Kochać każdego człowieka. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w 30 i 31 wersecie powiedział do swoich uczniów tak: nawet wasze włosy na głowie, każdy jest policzony. Przestańcie się bać. Znaczymy więcej niż całe stado wróbli. Znaczymy więcej niż całe stado wróbli. Każdy włos na Twojej głowie jest policzony. A może był policzony, bo niektórzy już nie mają. Ale każdy włos na Twojej głowie jest policzony i Bóg troszczy się tak bardzo o nas, że nie mamy czego się obawiać. Powinniśmy przestać się bać, dlatego że jesteśmy w dobrych rękach, w Bożych rękach,
tego, który nas stworzył. A więc jeżeli w twoim sercu jest miłość, to nie może być lęku. To nie ma miejsca na lęk. Bo Bóg jest doskonałą miłością, która wypędza strach z naszych serc. To tylko zły. To tylko diabeł podsyła różnego rodzaju podszepty. I pytanie jest takie, czy ulegniemy im i czy pozwolimy, żeby zasiał w naszych sercach lęk i niepokój? Czy zwrócimy się do Boga i poprosimy Go, żeby nasze serce było wypełnione tylko i wyłącznie Nim? Werset 19 mówi nam: nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Bóg pierwszy. Miłość Boża na pierwszym miejscu. To jest to, co powinno nas charakteryzować i to jest to, co powinniśmy, o czym powinniśmy każdego dnia pamiętać. Bóg na pierwszym miejscu. Wszelkie inne rzeczy w różnych priorytetach, ale Bóg przede wszystkim na pierwszym miejscu. Miłość Boga jest na pierwszym miejscu. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, 37 wersecie tak: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Jeżeli w twoim życiu miłość do córki, miłość do ojca, miłość do matki jest ponad miłość do Boga, nie jesteś warty Boga. Nie jesteś warty tej miłości. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Miłość Boża, której doświadczamy, powinna być na pierwszym miejscu. Bóg w naszym życiu powinien być na pierwszym miejscu. To jest pierwsza miłość. Miłość Boga do nas. Teraz powiem o tej trudniejszej miłości, bardziej skomplikowanej, a więc miłości do mojego brata i do mojej siostry w Kościele. Wiersz 11, 4 rozdziału 1 listu Jana. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my nie powinniśmy kochać się wzajemnie. Tak? Nie, tam jest napisane, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34 i 35 werset, Pan Jezus powiedział tak: daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Moglibyśmy powiedzieć, no Jan miał jakieś oczekiwania i prośbę w stosunku do Kościoła i mówił, jeżeli Bóg nas ukochał, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować, powinniśmy wzajemnie się kochać. Ale Pan Jezus poszedł głębiej i dalej. Pan Jezus mówi, daję wam nowe przykazanie. A więc zobowiązuje nas do czegoś, jako chrześcijan, jako braci i sióstr w Kościele. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. A jak nas Jezus ukochał? Ponad wszystko. Miłością, która pokierowała go aż na krzyż, aż do śmierci, aż oddał swoje życie za mnie i za ciebie. To jest prawdziwa miłość. I Bóg, Jezus Chrystus mówi, oczekuję tego od was w Kościele, że będziecie nawzajem się kochać. Jedni drugich. Tak jak ja was ukochałem. Nie po to, żebym ja się czuł dobrze, ale Jezus mówi, po to, żeby inni poznali, że jesteście moimi uczniami i darzycie się wzajemną miłością. Pan Jezus chce, żeby miłość, która jest w Kościele, była świadectwem i znakiem rozpoznawczym chrześcijaństwa. Tak jak wiele firm ma swoje znaki rozpoznawcze i wystarczy tylko spojrzeć i wiemy, co to jest za firma, tak samo Bóg chce, żeby miłość była takim znakiem rozpoznawczym w Kościele. Że kiedy ludzie zobaczą Kościół, ludzi z Kościoła, to będą wiedzieć, że to są naśladowcy Jezusa Chrystusa. Że to są chrześcijanie, którzy nawzajem się kochają miłością taką, jaką Bóg ukochał ich. To ma być znak, dzięki któremu ludzie powiedzą, to są naśladowcy Chrystusa. To są ludzie, którzy żyją Bożym Słowem i tym, co Jezus przekazał im. Zobaczcie, że dzisiaj żyjemy w świecie komunikatów. Porozumiewamy się za pomocą werbalnych, niewerbalnych znaków oraz symboli. I to ma być też symbol i znak chrześcijanina.
To ma być symbol i znak Kościoła, w którym żyjesz. Wzajemna miłość, braterska miłość. To też ma być kluczowy znak w dawaniu świadectwa. To ma być znak, który świat będzie rozpoznawał. Bo brak takiego kluczowego świadectwa, którym jest miłość, powoduje to, że Kościół niszczeje, że Kościół się rozpada, że Kościół traci swój autorytet, dlatego że mówi coś innego, a w praktyce żyje inaczej. Jak ludzie mają przyjść i uznać autorytet Bożego Słowa, skoro my mówimy, Bóg nas kocha, my powinniśmy kochać się wzajemnie, bo Pan Jezus tego oczekuje, a w rzeczywistości tego nie praktykujemy. Jak ludzie mają przyjść i powiedzieć, to jest Kościół Jezusa Chrystusa, to są naśladowcy Jezusa Chrystusa? W życiu tak nie zrobią. Jeżeli nie będą widzieć kluczowego znaku, którym jest wzajemna miłość, szacunek i jedność Kościoła. Zobaczcie, że historia pokazuje wielokrotnie, że kiedy brakuje miłości, jedności w Kościele, kiedy nie ma tej braterskiej miłości, to kościoły się rozpadają, kościoły się rozchodzą, kościoły się dzielą. Miłość to jest tożsamość, której należy strzec. Tak jak dzisiaj każdy z nas ma swoją tożsamość, ma dowód tożsamości, który strzeże, żeby nikt go nie ukradł, żeby nikt mu nie ukradł tożsamości, tak my jako chrześcijanie mamy miłość jako naszą tożsamość, którą powinniśmy każdego dnia strzec. Przed tym, żeby nie została skradziona, żeby nie uległa zniszczeniu. To ja i ty jesteśmy za to odpowiedzialni. Nie tylko pastor, nie tylko rada, ale każdy z nas jest bratem i siostrą i każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby zachować to przykazanie, które Pan Jezus skierował do Kościoła. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Bo potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Jaka to jest miłość, kiedy Kościół skarży na drugi Kościół? Kiedy brat skarży na drugiego brata? Sami słyszeliśmy dobrze, że była taka sytuacja w Polsce, kiedy jeden z Kościołów wyszedł ewangelizować, wyszedł mówić o Chrystusie na ulicę, a drugi, co zrobił, zadzwonił na policję i doniósł na nich, że oni ewangelizują. Czy to jest miłość braterska? Nie możemy mówić o żadnej miłości, nie możemy mówić o żadnym znaku rozpoznawczym chrześcijan, bo żyjemy tak samo, jak żyją ludzie w świecie. A Bóg oczekuje od nas tego, że to będzie nasza tożsamość, to będzie znak rozpoznawczy. Wzajemna miłość. W liście do Galatów apostoł Paweł w 5 rozdziale, w 13 wersecie napisał tak. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie. Miłością ożywieni służcie sobie nawzajem. Wolność, która jest w Chrystusie Jezusie, ona nie ma służyć mi i mojemu ciału, ale ona ma służyć Kościołowi. Mamy poprzez tą wolność służyć sobie nawzajem w miłości, w jedności, w poszanowaniu każdego z brata i siostry. Kiedy przygotowywałem się do tego dzisiejszego kazania, znalazłem 9 sposobów na miłość do brata i siostry. I to są sposoby, które wynikają z Bożego Słowa. To nie są jakieś sposoby, które zostały wymyślone przez człowieka, ale Bóg w Bożym Słowie pokazuje nam, jak mamy żyć, żeby ta miłość, jedność mogły być świadectwem, mogły być naszą tożsamością, mogły być znakiem rozpoznawczym chrześcijan. A więc pierwszy przykład, pierwszy sposób. Te sposoby trzeba wszystkie razem realizować. To nie jest tak, że jeden wybierzemy, a drugi zostawimy. Te 9 sposobów trzeba realizować w swoim życiu, żeby Kościół mógł być w miłości i jedności. A więc pierwszy przykład mówi o tym, że przebaczajcie innym i proście o przebaczenie. List do Kolosan, 3 rozdział, 13 werset. Bądźcie dla siebie wyrozumiali i przebaczajcie. Jeśli macie do kogoś uraz, jak Pan przebaczył wam, tak i wy czyńcie. Jeżeli ktoś ciebie skrzywdził, jeżeli ktoś ci powiedział coś niemiłego, albo ty powiedziałeś coś w emocjach, to podejdź i poproś o przebaczenie albo przeproś, jeżeli to jest twoja wina, co wypłynęło z siebie. To jest jeden ze sposobów. Jeżeli mamy się charakteryzować i
i mamy być Kościołem Jezusa Chrystusa, który naśladuje Go w pełni, to mamy przebaczać i prosić o przebaczenie. Pamiętacie, co Pan Jezus zrobił na krzyżu, kiedy został ukrzyżowany? Powiedział: Boże Ojcze, ukarz ich za to, co zrobili. A co powiedział? Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to samo powinno charakteryzować mnie i Ciebie. Drugi sposób to jest taki, który też jest realizowany przez Boga. List Jakuba, 1 rozdział, 19 werset. Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Bo prawdziwa miłość umie słuchać. Tak jak Bóg nas słyszy, gdy do Niego wołamy, tak my musimy słuchać innych i być otwarci na to, co inni do nas mówią. Musimy nasze uszy nastawić na słuchanie brata i siostry. Kolejna rzecz, kolejny sposób, opisuje go Piotr w 1 liście, 4 rozdziale, 9 wersecie. Okazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania. A więc jednym ze sposobów na miłość braterską w Kościele to jest gościnność, której możemy doświadczać. Szczera gościnność. Jeżeli zapraszasz gości, to nie szemrz, że przyjeżdżają i po co przyjeżdżają, ale bądź szczery. Jeżeli ich zaprosiłeś, to ugość ich. My takiej gościnności ostatnio doświadczyliśmy w Toruniu. I wcale nie byliśmy w tym Toruniu jak to się nazywa? W tej bazylice, tylko byliśmy u brata Mariana i siostry Jadzi i u rodziny Kresana. To była szczera gościnność. To była szczera gościnność, której doświadczać możemy w Kościele tylko i wyłącznie. Dziel się tym, co Bóg dał Ci w zarządzaniu. Drugi list do Koryntian, 9-11 werset. 9 rozdział, 11 werset. Apostoł Paweł pisze tam tak do Koryntian. Dzięki Niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojność, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Dziel się tym, co Bóg dał Ci w zarządzanie. Ja tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o pieniądzach. Ja mówię o swoich talentach, o swoich umiejętnościach, którymi Bóg Ci dał. Dziel się tym w Kościele. Może usłużysz bratu i siostrze, którzy tego potrzebują. Może pokażesz coś, czego brat i siostra nie widzi w swoim życiu, a Ty masz umiejętność tego wykonywania. To jest coś, czego Bóg też ode mnie i od Ciebie oczekuje. Dałem Ci to w zarządzanie, a więc nie chowaj tego tylko i wyłącznie dla siebie, ale dziel się tym, żeby w Kościele mogła być pełnia, tak, obdarowania wszelkimi darami, miłością, jednością i hojnością tym wszystkim, czego Bóg, czym Bóg nas obdarza. Piąty sposób. Jana 15, rozdział 13, werset. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Gotowość do poświęcenia. Zobaczcie, że dzisiaj gotowość do poświęcenia w Kościele jest bardzo mała. Wielu ludzi jest gotowych poświęcić swoje pieniądze, oddać swoje pieniądze i mieć święty spokój. Dałem to, czego ode mnie jeszcze wymagają. Ale Boże Słowo mówi o poświęceniu takim czasowym. Być z bratem i siostrą. Nawet nie może nie rozmawiać. Być i w trudnej sytuacji usiąść i siedzieć przy nim. Żeby mógł poczuć to, że jest w Kościele. Że jest między braćmi i siostrami, którzy nawet w chwilach trudnych są przy nim. Nawet nie musisz nic radzić, jeżeli nie wiesz. Ale bądź przy nim, żeby czuł się bezpiecznie. Bo taka hojność, której dasz z portfela, ona nie wymaga jakiegoś prawdziwego poświęcenia. Jak masz dużo, to dajesz hojnie. Ale poświęcenie swojego czasu, poświęcenie czegoś, co jest ważne w naszym życiu, a więc czas dla drugiej osoby, jest prawdziwym poświęceniem. Wypływającym z miłości. Wypływającym z tego, że doświadczyłeś prawdziwej miłości od Boga i chcesz tą miłością dzielić się z innymi. Szósty sposób to mów prawdę, bo miłość nie kłamie. List do Efezjan, 4 rozdział, 25 werset. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę.
Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Jesteś w Kościele, a więc jesteś członkiem ciała, którego głową jest Chrystus. Jesteśmy członkami ciała Chrystusowego i nie musimy obawiać się i kłamać i mówić nieprawdę. Czasami ta prawda może nas zaboleć, ale mówić prawdę, Bóg tego oczekuje. Że jeżeli była miłość i jedność w Kościele, to musi być mówiona prawda. Nie może być szemrania, nie może być pomówień, ale musi być mówione to, co jest prawdziwe, to jest naprawdę. Odrzućcie kłamstwo, mówi Paweł. I mówcie nawzajem prawdę. Siódmy sposób. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 11 werset. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. Co zresztą czynicie, mówi apostoł Paweł do kościoła w Tesalonika. Miłość nie schlebia. Miłość czasami musi wprawdzie być szorstka, ale miłość też ma być zachętą. Bo ta biblijna zachęta jest właśnie też sposobem głoszenia, sposobem zachęty do drugiego człowieka. To, co dzisiaj uczynił Maciej. On nie przyszedł po to, nie stanął w tym miejscu po to, żebyśmy mu schlebiali i powiedzieli: o, jaki Macieju, jesteś piękny, jak przeżywasz swoją miłość z Bogiem. Ale to było słowa, które Maciej powiedział po to, żeby nas zachęcić do takiego samego życia z Bogiem. To było głoszenie, to było zachęta głoszenia tego, co on przeżywa, żebyśmy my też zapragnęli tego. Miłość nie jest tylko po to, żeby schlebiać, ale miłość jest również po to, żeby zachęcać drugiego człowieka do bliższej relacji z Bogiem, do doświadczania społeczności z Kościołem i Bogiem. Ósmy sposób. List Jakuba, 5 rozdział, 16 werset. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugich i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Jeżeli kochasz swoich braci i siostry, to będziesz się o nich modlił. Jeżeli jesteś tutaj, w tym miejscu, to masz braci i siostry, o których trzeba się modlić, których Bóg kładzie na twoim sercu, żebyś walczył w modlitwie też o nich. Walczyć w modlitwie o drugiego człowieka to jest przywilej Kościoła. To jest nasz przywilej tego, że możemy dzisiaj jako Kościół modlić się o tych, którzy potrzebują tego. Którzy może czasami są słabi, którzy nie domagają, którzy przychodzą różnego rodzaju troski. To jest wyraz miłości w Kościele do brata i siostry, kiedy modlisz się o niego, kiedy wołasz do Boga o jego sytuację. I 1 Jana, 3 rozdział, 18 werset, to jest 9 sposób. Kochajmy się. Dzieci, kochajmy się nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. Tak? To jest bardzo trudne. Kochajmy się. Nie słowem i językiem. Jak często mówisz, że się kogoś pomodlisz, a potem zapomnisz. Tak, słowem i językiem łatwo jest powiedzieć, że kogoś się kocha. Ale czynem potwierdzić tą prawdę jest trudniej. Być z tym człowiekiem, który czasami tak ci wpłynie na nerwy, że po prostu nie masz ochoty z nim być. Ale bądź z nim, kochaj go. Potwierdzaj to w czynach. To jest tak jak w małżeństwie. Czasami żona wpłynie na człowieka tak mocno, tak jakoś, że aż się tam... Ale kochasz ją i jesteś mimo wszystko. Jesteś przy niej. Potwierdzasz to czynem, że zawsze można na ciebie liczyć. Mimo, że czasami cię zdenerwuje i zrobi nie tak, jak trzeba. Wszystkie żony teraz oburzone. I drugą stronę też. Tak, drugą stronę też, ale ja mówię jakby ze strony męża. Żeby tutaj... Kochajmy się nawzajem. Niech to nie będzie tylko na naszych ustach, ale to też niech będzie potwierdzeniem w czynach. Kiedy spotykamy się, kiedy ktoś dzwoni i potrzebuje naszej pomocy, kiedy ktoś dzwoni i mówi, chce pogadać, potwierdź to, że kochasz tą osobę, bądź z nią. I trzeci rodzaj miłości to miłość do bliźnich. Werset 24 rozdziału pierwszego listu Jana mówi tak. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga,
którego nikt nie zobaczył. Mamy też od niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 25 i dalej fragment. Przyszedł do Pana Jezusa pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał go tak: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: Masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak siebie samego. Odpowiedziałeś prawdę, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? I my też możemy czasami zadać sobie pytanie: Kto jest moim bliźnim? Czy ten, który siedzi w kościele obok mnie? Kto jest moim bliźnim? I Pan Jezus opowiada tutaj pewną historię o Samarytanie. Jezus podjął też ten wątek i powiedział tak: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając blisko śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą, gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztaczał nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił 2 denary i powiedział: Zadbaj o chorego, a cokolwiek ponadto wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych 3 twoich zdaniem okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: Idź i postępuj podobnie. Pan Jezus w tej historii o miłosiernym Samarytaninie nauczył konkretnego znawcę prawa to, że okazywanie miłości jest czymś więcej niż tylko okazywanie miłości swoim znajomym, których znasz, tym, z którymi się przyjaźnisz, ludziom, których coś łączy, którzy są tacy jak ty, wyglądają tak jak ty. Jezus pokazał w tej przypowieści o Samarytaninie, że moim bliźnim jest każdy człowiek, który jest na ziemi. Bo bracia i siostry mamy w Kościele, tych, którzy przyjęli Chrystusa i są włączeni w Kościół, ale bliźnim jest każdy człowiek, który chodzi po ziemi. I Bóg i Pan Jezus w tej przypowieści pokazuje temu znawcy prawa, że miłość bliźniego to jest okazywanie szacunku, okazywanie w chwilach potrzebnych też i pomocy każdemu, kto tego potrzebuje, bo każdy jest moim bliźnim. Nawet mój wróg, nawet mój sąsiad zamiedzy, on jest moim bliźnim. I kiedy potrzebuje pomocy, to powinniśmy okazać mu tą miłość, bo to jest to pomoc, bo to jest okazanie miłości bliźniemu. To jest wypełnienie tego przykazania, a swojego bliźniego jak siebie samego. Jeżeli dzisiaj my nie okażemy miłości swojemu bliźniemu, to kiedy wydarzy się coś nam, to ten bliźni nie okaże miłości mi. Nie okaże pomocy nam. A więc to są 3 miłości, z którymi dzisiaj się z wami dzielę. Miłość Boga do człowieka, miłość braci i siostry w Kościele i tych 9 sposobów, które są wynikają z Bożego Słowa, ale też miłość do bliźniego, która jest bardzo ważna w życiu chrześcijanina. Pamiętajmy, że miłość jest cechą charakterystyczną chrześcijan. Jest znakiem rozpoznawczym uczniów Jezusa Chrystusa. Pan Jezus, chodząc po ziemi, okazywał miłość ludziom, których spotykał. I tego oczekuje od nas. Ale żeby to wszystko umieć w swoim życiu realizować, musimy zrozumieć i przyjąć Bożą miłość, którą Bóg okazał każdemu z nas. Bo kiedy zrozumiesz Bożą miłość nie na poziomie umysłu, ale sercem, będziesz mógł ją realizować w swoim życiu. To osobiste doświadczenie z bezwarunkową miłością Boga będzie zmuszało cię do tego, żeby okazywać ją dalej.
żeby mogła pójść dalej. Pamiętajmy o jednej prostej rzeczy. Bóg jest miłością. Bóg kocha ciebie, niezależnie w jakim momencie swojego życia jesteś, niezależnie z jakiej rodziny pochodzisz, niezależnie co przeżywasz, niezależnie jakie czynisz czasami uczynki, bo Bóg nie patrzy na uczynki, ale Bóg kocha ciebie, bo chce ciebie kochać. I pozwólmy, żeby ta prawda dotarła z naszego umysłu do naszego serca, abyśmy pozwolili tej miłości zmienić radykalnie nasze życie. Bo jeżeli pozwolisz tej miłości zmienić radykalnie swoje życie, to wokół ciebie będą ludzie, którym będziesz mógł okazywać miłość. Są ludzie, którym możesz okazywać miłość, bo Bóg cię włączył do kościoła, do braci i sióstr, którym powinniśmy okazywać miłość. Znak rozpoznawczy chrześcijanina – miłość. Trudny czasami ten znak rozpoznawczy w realizowaniu, w praktyce, ale Bóg tego oczekuje, bo mówi: tak jak ja ukochałem ciebie, tak ty kochaj innych. Bo potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzy będziecie miłością. Bóg obdarzył nas niesamowitą miłością. Będziemy za chwilę wspominać pamiątkę wieczerzy. Kiedy posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby umarł za mnie, za ciebie. To jest chyba największy wyraz miłości, który może istnieć w świecie. Kiedy człowiek oddaje życie za drugiego człowieka. Bóg oddał życie za mnie i za ciebie. Żebyśmy my mogli radować się, żebyśmy mogli być szczęśliwymi ludźmi, tak jak czytaliśmy na początku dzisiejszego nabożeństwa w kazaniu na górze. Żebyśmy mogli doświadczyć tej zapłaty, która jest przygotowana dla każdego z nas w niebie. Amen.